Siema, witam was w ten czwartek i powiem wam jedno. Rynek rośnie i to naprawdę bardzo fajnie rośnie. Nie było jak dotychczas paniki i coraz bardziej zaczynam czuć, że może tej paniki prawie w ogóle nie być przez to, że ten event buntowników numer 2 jest, tak jak już wiele razy tutaj mówiliśmy, trochę odgrzewanym kontentem. Zobaczymy jednak, jak to będzie wyglądało ostatecznie. Natomiast teraz o godzinie 12-13, kilka godzin po nagrodach, te ceny są naprawdę wysokie. Pokażę wam mniej więcej, co zebrałem na nagrodach, na jakie karty poluję, jakie karty trochę mi odjechały i zaczynam się mocniej zastanawiać. Pogadam o rynku, zobaczcie moje nagrody za Division Rivals. Tradycyjnie zostawcie lajka, 400 lajków, taki cel, który cały czas próbujemy ostatnio dobijać. Raz się udaje, raz się nie udaje, ale podejdźmy do tego w ten sposób. Subskrypcje, ponieważ idziemy po 23 tysiące subskrypcji coraz bliżej. No i pamiętajcie o Enebie, linki macie w opisie, możecie kupić FIFA, doładowanie do PS Plusa, do Xboxa oraz mnóstwo produktów cyfrowych. Zapraszam. Szykuje nam się taki tydzień z PSG. Dlaczego? Po pierwsze Neymar z Informem, który ma pozycję środkowego pomocnika ofensywnego, czyli taką pozycję, którą nie byliście w stanie osiągnąć na jego kartę złote i na pewno to będzie dawało mu dużo również do wartości, jeśli chodzi na przykład o potencjalne budowanie składu. W tej edycji to jest bardzo istotne, no bo z tego powodu, że każda karta znajdująca się na swojej pozycji ma zgrania. Jak już jest ktoś poza pozycją, no to już kompletnie wyskakuje wykrzyknik i ta karta nic nie daje w składzie. Lecąc dalej, Player of the Month Ligue 1, czyli Leo Messi według przecieków. No i sytuacja wygląda tu tak, że możemy się spodziewać, iż wyjdzie on dzisiaj. Czyli mamy czwartek, zawsze w czwartki te wyzwania zwykle pojawiały się, jeśli chodzi o Ligę Graczy Miesiąca. Jego karta RTTK prawie identyczna lub pewnie będzie identyczna jak tutaj na tej grafice przedstawionej przez Donka, jeśli chodzi o Player of the Month. Sytuacja jest taka, że ta karta troszkę spadła, ale to też nie jest jakaś tragedia, jeśli chodzi o ewentualne wahania tej karty. Wydaje mi się, że cena, która może być ewentualnie za właśnie tą kartę gracza miesiąca, będzie bardzo bliska lub trochę nawet wyższa niż cena Messiego RTTK. Jeśli będzie inaczej, będę w kompletnym szoku i będzie to może SBC, które w jakimś stopniu będzie się opłacało. Mam nadzieję, że jakaś tu pozycja wejdzie, jakaś będzie modyfikacja, że będziemy mieli, tak jak w przypadku Neymara, może możliwość przesunięcia go na bardziej centralną pozycję niż tylko skrzydła, ale zobaczymy, jak to ostatecznie będzie wyglądać. Przelećmy na szybko po przeciekach. Kai Havertz ma być w drugiej drużynie buntowników. Thiago również ma być w drugiej drużynie buntowników i to może być bardzo, a to bardzo ciekawa karta. Wiadomo jak z Thiago jest, jak on dostaje kartę specjalną, często staje się wtedy grywalny. Insigne, który jest zapowiedziany, MLS, tutaj trochę szumu się zrobiło, te wszystkie Heroes MLS-a i tak dalej. Natomiast Insigne ma być, tak jak tutaj widzicie, u góry ekranów SBC, więc to jest bardzo istotna informacja. Merino. Dużo tych pomocników z La Ligi, no bo mamy tak naprawdę Robertone, mamy Lemara, który był ostatnio też bardzo propsowany, mamy teraz Merino podobno, Sissoko, o którym wczoraj rozmawialiśmy, no i ktoś, kto czeka tam w blokach startowych, czeka w poczekalni z tamtego tygodnia już, jeśli chodzi o przeciek i prawdopodobnie się ukaże, czyli Frank Ribery będzie pewnie główną gwiazdą tej drużyny. Moje dzisiejsze ruchy na nagrodach ograniczyłem do kart buntowników i tak naprawdę starałem się snajpić na przykład tego Jesusa Navasa i tam nie było zbytnio możliwości wysnajpienia czegoś taniej, więc przeskoczyłem na Philipsa, którego łapałem na przykład 83 jedna sztuka, ale miałem również 82, 82 kolejny 83, jeszcze jeden 81, więc mniej więcej w tych okolicach. W chwili obecnej chodzi o 88-89 tysięcy. Mam nadzieję, że tych 91-92 dobiję i te 5 tysięcy na karcie da. Mam takich sztuk pewnie z 15. Ogólnie miałem 2,5 miliona, chciałem wsadzić prawie wszystko w jakieś karty grywalne, przynajmniej na tych nagrodach i było bardzo ciężko, ponieważ po pierwsze, ceny nie pospadały mega przed nagrodami. Po drugie, było bardzo dużo osób, które chciały zebrać karty i snajpiły. A po trzecie, wysyp był taki sobie przez to. No bo wiadomo, jeśli ktoś szybko zdejmował karty z rynku, które były podcinane o 1000-2000 monet, no to automatycznie nie mogły te karty dużo niżej zjechać. Tak więc tak wyglądają moje ruchy transferowe. Złapałem Zachę za 201 tysięcy monet. Sprzedam go za 215, jeśli tylko się uda. Nie wiem, czy będzie dalej rósł. Natomiast planuję znowu na te karty zerknąć, ale dopiero wieczorem o godzinie 19 na ważnych meczach. Jeśli chcielibyśmy sobie porozmawiać ogólnie o rzeczach, które mogły być fajne w założeniu, czyli na przykład overale złote wysoko cenione, to na dobrą sprawę one w nocy były przed nagrodami taniej niż na samych nagrodach. Na nagrodach oczywiście 89 po 31-32 wypluwali, natomiast widać było nastawienie wielkiej ilości osób na to, żeby dzisiaj zebrać i sprzedać do popołudnia, więc warto z tych kart pewnie wyjść do godziny 16-17, żeby czasem z nimi nie zostać. Na większości z tych kart właśnie taka tendencja występowała. Czy uda się na nich więcej zarobić? Nie wiem, bo na chwilę obecną wiele tych kart, no może daje jakiś zysk 1000-2000, ale
ale czy to odleci? Raczej nie, to nie był wysyp taki jak wiadomo nagrody sezonowe, gdzie każdy dostaje karty niewymienne i idzie z automatu robić wiele wyzwań. Następny temat, karty RTTK. Mega na nie zwracałem uwagę, liczyłem, że będzie jakakolwiek panika. Nadal tak naprawdę liczę, że może będzie jakaś panika i może trochę osób podcina te karty. No ale na chwilę obecną można zauważyć, że albo stoją bardzo podobnie do wczoraj, albo niektóre zaczęły rosnąć. I to jest tendencja całego rynku grywalnego, że ludzie chyba poszli zrobić składy i te karty są drożej. No bo na dobrą sprawę, kiedy zobaczymy sobie Van Bissakę, 96,5 tysiąca monet, no to jeszcze 97 wczoraj chodził spokojnie po 92 na codziennym wykresie, więc można zobaczyć, jak to też urosło. Konate, który sobie urósł, Foden i tak dalej. Więc te karty wszystkie powoli nabierają tendencji rosnącej. No i są z 10 tysięcy średnio wyżej niż były wczoraj, a na dobrą sprawę taki Foden jest wyżej już 20 parę tysięcy monet. Więc teraz jest temat taki, czy będzie ta panika, czy jutro ten rynek zacznie spadać, czy ludzie zaczną podcinać się, wypluwać karty przed 19, żeby było coś fajnego do wjazdu. Czy to karty właśnie takie, jak tu widzicie, buntowników, czy to karty właśnie RTTK, które były wcześniej w paczkach i które są fajną opcją, bo te mecze są we wtorek i środę. Tylko po prostu wszystko skupia się tu do jednego. Czy będzie jakakolwiek panika przed drugą drużyną buntowników? Na razie jest to bardzo spokojnie, natomiast trzeba pamiętać, że dwa tygodnie temu też wszystkie takie największe spadki zaczęły się dopiero w czwartek po południu. Myślę, że tak źle nie będzie, że jakieś małe spadki będą, ale jakiejś olbrzymiej paniki chyba nie mamy co się spodziewać, patrząc jak ludzie do tego podchodzą. Odbierzmy nagrody. Miałem wczoraj dograć do 8 zwycięstw, niestety nie udało się, więc nagrody są bardzo skromne. Złota paczka zawodników premium i paczka ekonomiczna, czyli to co chyba ostatnio, i dwa razy złota paczka zawodników premium, więc znowu biorę nagrody niewymienne i mam nadzieję, że może akurat coś niewymiennego fajnego wpadnie, dzięki czemu będzie można zrobić jakieś SBC. Druga paczka ekonomiczna. Trzy karty rzadkie tylko, więc no kompletnie bez szału. Ale mamy Hiszpania, mamy PS i to będzie Marco Asensio 83. I dwie złote paczki zawodników premium. 12 złotych, 3 rzadkich. Więc to już jest taka paczka, gdzie te rzadkie karty złote się pojawiają i ewentualna szansa, żeby coś trafić, istnieje. Natomiast no nie tym razem. Jest to co prawda wysoki overall, ponieważ 84, ale partej. No i druga złota paczka zawodników premium. Zero oczekiwań, kompletnie zero oczekiwań. Nie z takich paczek nie sypię. No i mamy jakąś kartę Copa Libertadores ocenioną na 79. Nie mam pojęcia, czy ona może mieć pierwszeństwo na czymś lepszym. Pewnie nie. No nie może mieć, więc Bellarabi oraz Brekalo, więc takie nagrody. Jeśli chodzi o Team of the Week numer 5, no to już jest oficjalnie cała drużyna. Wczoraj nagrywając materiał nie wiedziałem jeszcze o przecieku właśnie o Neymara, natomiast kilka godzin po nagraniu się on pojawił. Bardzo droga karta, mój cel jeśli chodzi o czerwone piki. Mam nadzieję, że pasa zostanie podtrzymana i kolejny tydzień będą to piki na poziomie, ale nie można powiedzieć, na przykład Barella jest całkiem ciekawą opcją, czy Gomez. Ale tak naprawdę tutaj wszystko będzie się kręcić wokół Neymara. Każdy będzie chciał trafić Neymara, każdy będzie jak najlepiej chciał zagrać ligę weekendową, bo ta karta to jest spokojnie karta na bardzo długi okres gry. I powiem wam, że naprawdę mocno mi ciekawi, jak zachowa się ten rynek. Czy będzie panika, czy może jednak obędzie się bez paniki i te karty wcale nie będą spadać. Tego spokojnie wypluję. Ogólnie mój plan taki z tymi kartami, które wziąłem na nagrodach, to sprzedać je do 19, mieć ewentualnie kasę na działanie. Wtedy znowu sobie coś posnajpić. Natomiast no, zapowiada się, że to będą bardziej kosmetyczne zyski niż jakieś wielkie zyski. Najlepiej byłoby w nocy to zbierać, natomiast o pierwszej, drugiej, trzeciej w nocy to większość osób śpi. Natomiast no, inwestorów jest bardzo dużo i bardzo dużo osób starało się na to reagować. Mam nadzieję właśnie, że jakaś panika nastąpi. Z tego powodu, że jeśli będę miał gotówkę, nie mam drugiego składu, no to ta panika jest bardzo mi na rękę. Będzie można zebrać sobie jakieś karty taniej, a następnie, że wiadomo, na początku eventu, czyli na początku eventu, który się zacznie jako buntownicy numer 2, te karty zaczną rosnąć cenowo. Dlaczego one powinny rosnąć? No tak jak było z jedynką i z RTTK, po prostu. Jeśli te karty buntowników numer 1 będą już ukształtowane w jakimś stopniu cenowo, będą miały już jakieś tam swoje, powiedzmy, ceny, które są docelowe dla wielu osób, a drużyna buntowników numer 2 będzie na tyle świeża, że wiadomo, z początku będzie chodzić dużo drożej. Dla przykładu, Zaha, który już kształtował się teraz w okolicach 202 tysięcy monet, na dobrą sprawę, jeśli chodzi o sam początek eventu, kosztował 270. Dzeko, który kosztował 230, też na samym początku eventu kosztował dużo więcej, czyli w okolicach 240, a w tym momencie kosztuje 150, coś w okolicach tego. Więc ogólnie wiele osób może wrócić do starszych kart, które są po prostu zatrzymane cenowo, już powiedzmy ukształtowane cenowo, i dlatego mam nadzieję, że rynek w piątek po godzinie 19 jak co tydzień wzrośnie. Nie przewiduję, że tutaj przywalą nie wiadomo jakimi paczkami, nie wiadomo co będzie się działo, natomiast no
byle była panika, byle były jakieś spadki, byle było jakieś okienko zakupowe i jeszcze jutro o tym będziemy rozmawiać, bo tydzień temu naprawdę świetnie dało się kupić piątek, nie trzeba było być o danej godzinie i robić te zakupy snajpiąc nie wiadomo z całym tłumem, tylko wystarczyło przez kilka godzin sobie pozbierać karty, ale czy będzie tak samo w tym tygodniu, nie wiem, za tydzień już raczej prędzej tak, już raczej będzie takie wydarzenie, no bo wiadomo, będziemy kolejnym eventem pewnie jakimś nowym wchodzić, ale chyba w tym momencie jest trochę na to zawczas. Więc tak jak mówiłem, pokazałem wam karty, które się zbliżają, zobaczymy czy dzisiaj wyjdzie Messi, czy on poderwie jakieś karty overallowe, no jeśli byłby tanio, to pewnie tak, natomiast jeśli chodzi o wieczór, o godzinę 19, no to znowu bym chciał uderzyć tego Philipsa, może zerknąłbym nawet na tego Robertone, zerknę na Zachę, który fajnie się zachował, te karty, które dzisiaj fajnie się zachowały, które przeobserwowaliście sobie dzisiaj na nagrodach, że odbiły, karty, które ogólnie są kartami popularnymi, czyli karty na przykład buntowników, które tu się pojawiają, wiecie, Philips, Dzeko, który również można powiedzieć, że on nawet tak nie odbił, ale Zaha, który zanotował w miarę odbitkę, Jesus Navas i tak dalej. Te karty są całkiem ciekawe dzisiaj wieczorem złapać, więc jeśli zastanawiacie się, jakie karty brać, to właśnie je. Jeśli szukacie odnośnika cenowego, no to na przykład, jeśli chodzi o ważne mecze dzisiejsze, Zaha 206-207 tysięcy monet, a dzisiaj w nocy chodził sobie po 195-197 i tak dalej. Wczoraj również to może być taka najniższa cena, która była na nim dotychczas i cena, która może być ewentualnie waszym wyznacznikiem, żeby wieczorem po te 195 maksymalnie go połapać. Tak samo idąc sobie dalej w stronę tego Philipsa, jeśli brałem go dzisiaj za 82, jest 88, natomiast w nocy miał spokojnie te 82 jako stałą cenę, więc poniżej 80, jakby się dało łapać, też powinno to w miarę oddać. Więc na takiej zasadzie możecie ewentualnie dobrać sobie swoje cele na dzisiejszy wieczór. Jeśli miałbym jakieś karty brać, to właśnie te, a w piątek ewentualnie zerknąć na RTTK. Tylko tak jak mówię, martwi mnie to trochę, ponieważ te RTTK cały czas rosną. Wiadomo, można teraz wejść i je snajpić i próbować na nich zarabiać, nie ma jakichś wielkich wysypów o godzinie 13, jak to nagrywam, ale można coś próbować na nich flipować, póki to idzie, a jak będzie ostatecznie, to zobaczymy, bo możliwe, że po prostu najniższy moment był już za nami, był ten ostateczny najniższy moment, na przykład w poniedziałek, kiedy wyszła ikona, jeśli ktoś od wtedy ma, no to wiadomo, te karty mu tam powoli cały czas narastają, jeśli nie ma, no to już jest trochę problem i będziemy musieli inaczej reagować, ale jutro to będziemy podsumować w tym materiale, następny po prostu jutrzejszym. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia wieczorem na streamie koło godziny pewnie 20, 20:30, no i jutro tutaj na kanale. Siema.